Witam bardzo serdecznie, znaki powietrza, bliźnięta, wagę wodnika. Dzisiaj dla Was horoskop, kochani, tygodniowy od 15 do 21 kwietnia. Także zaczynamy tarot, potem karty Keepera na koniec. Zaczynamy od tarota, jak zwykle. Tarot. Kapryśnie troszeczkę. Dobrze, zobaczmy dalej. Muszę podnieść kartę. Ale dobra energetyka tutaj jest. Poniedziałek, moi drodzy, jest oczywiście dwójka mieczy. Jest, kochani, impas. Może podpisanie jakiegoś dokumentu Was czeka, trudniejsza decyzja, nie widzicie wszystkich spraw tak jak potrzeba. Także trzeba roztropności i uwagi, choć będzie niełatwo przy tej karcie. Tutaj ktoś kapryśny we wtorek, młodszy, no na pewno też trzeba będzie czegoś się douczyć, dowiedzieć jeszcze, ale ktoś może chcieć wyprowadzać Was z równowagi. W środę możecie poczuć się trochę samotni, ale też sprawy urzędowe tutaj możecie załatwiać i taki to dzień po prostu ważny dosyć, tak? W czwartek też tu możecie poczuć, choć ruszacie do przodu, możecie poczuć niedocenianie, poczucia samotności, izolacji, no i trzeba będzie dać sobie trochę czasu, tak? Ale oczywiście, moi drodzy, w piątek jest już dobra współpraca, radość z wykonywanej pracy, może być dużo pracy, możecie się czegoś douczać, rozmawiać tutaj. No i oczywiście działanie. W sobotę trochę odpoczynku, bo nie będzie się chciało pracować, będziecie bardziej chcieli odpocząć, poprzyglądać się. Na pewno nie bierzcie obowiązków za kogoś. I niedziela tutaj wychodzi bardzo pracowita. Możecie pracować z domu, również niektóre osoby mogą otrzymać jakieś wiadomości finansowe o spadku na przykład, albo o jakichś finansach. Tu, moi drodzy, zdrowotnie. Oczy, bóle głowy powracające, czy też ból zęba, dziąsła, coś w tym rodzaju się pokazuje, stawy kości. Może pomyślcie o badaniach profilaktycznych niektórzy z Was. Kobieta właśnie może mieć spadek energetyczny. Tutaj oczekujecie na zmianę. Pamiętajcie o tym, że tutaj będziecie mieć, moi drodzy, polepszenie za chwileczkę sytuacji, bo nie jesteście sami, macie kogoś koło siebie. Także na zdrówko tylko trzeba uważać i cierpliwie czekać na zmiany, które nastąpią i będą lepsze. Na pewno. I teraz waga, tak? Do wagi przechodzimy. Od 15 do 21 kwietnia. Dobrze. Uwagi, poniedziałek bardzo dobrze się rozpocznie, bo jest tutaj cesarzowa, zadowolenie, macie spełnienie. Spotkanie z koleżanką, zmiana swojego wyglądu, fryzury bądź ubrania przynosi dużo radości. Karta świata we wtorek, dobre wiadomości od kogoś z zagranicy i radość, spotkanie na przykład fizycznie, możecie tu spotkać się z kimś z zagranicy bądź też przez telefon rozmawiać. Jest na pewno dużo spełnienia w tym dniu. Jest sukces, wyzwalacie się z trudnej sytuacji. W środę tutaj
Piątka kielichów wyskoczyła jak z Filip z konopi, niepotrzebnie, trochę roztrząsacie przeszłości, trochę smutku. No i tak to wygląda, że nie musicie być koniecznie zadowoleni w środę. W czwartek karta pustelnika, tu coś jest, moi drodzy, tajemniczego, troszeczkę blokady, ale mądrze działacie, możecie się czegoś douczyć, z kimś starszym porozmawiać i będzie dobrze. W piątek przy tej czwórce monet też jest blokada pewnego rodzaju. Uwaga, jaka jest zablokowana w tym tygodniu. W piątek ta czwórka monet mówi o tym, że chcecie oszczędzić, działać bardzo z planem, tak? Nigdzie nie będziecie wychodzić prawdopodobnie po pracy i będziecie myśleć o tym, że coś wam jest potrzebne w przyszłości i trzeba na to zgromadzić środki, na przykład. W sobotę możecie mieć problemy ze snem, bezsenność się pokazuje, trochę karta strachu, lęku. Może się pojawić obaw. Uważajcie na siebie. I w niedzielę też jest odpoczynek. Przemyślenia co do przyszłości, co robić dalej. Tak to wygląda na ten tydzień. Waga troszkę się będzie tutaj blokować, zastanawiać i smucić niepotrzebnie. Moi drodzy, uważajcie na nogi. Szczególnie tu się mentalnie pokazuje strona psychiczna, słabsza waga psychicznie. Więcej smutku. Nie wspominajcie przeszłości, ja wam tak radzę. Oczy, uszy, z choroby takie właśnie, moi drodzy, bóle głowy. Uważajcie. Ponure myśli, zobaczcie, jak kiper trafia. Ponure myśli, ale nie martwcie się, bo otrzymacie dobry list i tutaj jakaś wiadomość z daleka. Czeka was być może wiadomość o podróży. No dobrze, kochani, teraz przechodzimy do wodnika. Wodnik. Zobaczymy, co u wodnika. Od 15 do 21 kwietnia. Wodnik. Oj, same miecze. O, widzicie? Tutaj u wodnika kończy się jakiś etap. Pamiętajcie o tym, że ta dziesiątka mieczy mówi o zakończeniu i rozpoczniecie coś zupełnie nowego, lepszego. Najgorsze jest już za wami. Może być spadek energetyczny w poniedziałek. We wtorek tutaj kapryśna osoba, młoda osoba, dziecko, student, ktoś, kto będzie chciał wyprowadzić was z równowagi. Też możecie się dowiedzieć o jakichś plotkach, które was zranią, bo w środę jest zranienie, takie oczekiwanie na zmiany i oczywiście taki smuteczek. Pokonacie to chyba w czwartek, raczej na pewno, bo tutaj jest spotkanie z kobietą, może urzędniczką, będziecie coś załatwiać, rozmawiać, podpisywać w czwartek. W piątek będziecie już działać, choć samotnie i nie jesteście doceniani w ten piątek, ale już działacie do przodu. I bardzo dobrze, nie trzeba zwalniać. W sobotę dużo takiego zamieszania, ale też są obowiązki różnego rodzaju i tutaj, moi drodzy, nie chce się pracować tak naprawdę. Może to ze względów takich, że nie widzicie tych rezultatów zbytnio jeszcze. Także dużo obowiązków domowych i różnych zawodowych może do was przyjść, ale też takie mydlenie oczu. Ktoś może mydlić wam oczy, ktoś może was oszukiwać w sobotę. W niedzielę ta piątka monet mówi, że powoli będziecie
sobie żyć, będą ograniczenia, może będziecie za kimś tęsknić, na pewno wspominać przeszłość. No i oczywiście też zdrowotnie gorzej, tak? Coś może dokuczyć. Szczególnie tutaj, moi drodzy, korzonki, jelita, układ hormonalny, nerwobóle, spadek energii, bardzo duży spadek energii u wodnika. I zobaczmy, co kiper pokazuje. Zamożny mężczyzna, ale też jakaś taka smutna wiadomość, moi drodzy, koło was, być może od tego mężczyzny, i też kradzież się pokazuje. Także ktoś może wam przekazać wiadomość o jakimś złodziejstwie, o jakiejś stracie. No dobrze, moi drodzy, tutaj trzeba uważać na swoją energię, na zdrowie. Ja wam życzę dużo wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim dbajcie o siebie. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych filmach. Pozdrawiam.